Hej. O, udało ci się wyrwać. Przepraszam, praca. Wieczór pański. Moja matka przewraca się w grobie. Właśnie, bo Roman się niepokoi. Macie rozdzielność, prawda? A co? Martwicie się, że sprzątną mnie za kopię Rubensa, babuni? Ale masz chociaż prawnika, co? Nie, no tak, oczywiście, że mam. Muszę ruszyć umowę rozwodową z ojcem. Piotrowi bardzo podoba się mieszkanie w Paryżu. Nie ma swojego? Podwinęła mu się noga z jedną z firm i stracił dom we Włoszech. Łeb do interesów. Ma złote serce. Przeciwieństwa się przyciągają. Możemy sobie spokojnie zapalić, czy będziemy się tak podgryzały? No chyba, że chcesz zwrócić na siebie swoją uwagę. Ja twoją. Nie, dawno mi przeszło. Wiesz co, może byłam rozkojarzoną matką, ale ty byłaś do dupy córką. Nie byłaś rozkojarzoną matką. Tylko nieobecną. Ale radzę sobie. Specjalnie sprowadziłam się do Stanów, żeby być bliżej. Ale ciebie kurwa nie było. Okej, mamo, w porządku. Oddałaś na stacie i widocznie tak było najlepiej. Oddałam prawo do opieki, żebyście mogli zachować swoje udziały. To ty wybrałaś. Poproszę carbonarę i tatusia. Niczego nie wybierałam. Zawsze masz to, co chcesz. A ty nie? Nie sądzę. Nie wygrałam żadnej bitwy w tym życiu. A moje miałam 10 lat. Byłam jeszcze kurwa dzieckiem. Miałaś 13 lat i umiałaś uderzyć nożem prosto w serce. Tak wtedy, jak i teraz. Nie zdziwiłabym się, jak i teraz bym przez ciebie płakała. Naprawdę? A gdzie masz cebulę? Ty jesteś moją cebulą. Może nie powinnam w ogóle mieć dzieci. Podjęłaś dobrą decyzję. Nie każda kobieta musi być matką. Powinna mieć psy. Mogłaś je mieć. Nie z twoim ojcem. Cokolwiek pokochał, musiał kopnąć, żeby zobaczyć, czy do niego wróci.